Cześć, witam wszystkich miłośników komputerów Amiga, a szczególnie tych posiadaczy Amigi 500, którzy lubią sobie od czasu do czasu coś polutować i w ten sposób zwiększyć możliwości tego wspaniałego komputera. W jednym z poprzednich filmów opowiadałem Wam o karcie CDTV RAM IDE, wyposażonej w 8 MB pamięci FAST oraz kontroler IDE. W jeszcze innym filmie pokazywałem Wam kartę 68EC020TK, która to karta wyposażona jest w 9,5 MB pamięci FAST, również kontroler IDE, a przede wszystkim znacznie szybszy mikroprocesor. Obie te karty były zaprojektowane przez Matsego, czyli Matthiasa Heinricha. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o najnowszym dziecku tego konstruktora różnych urządzeń do Amigi, mianowicie o karcie 68030TK V2. A więc czym może pochwalić się najnowsza konstrukcja Matsego? Jest to przede wszystkim znacznie szybszy niż poprzednio mikroprocesor, mianowicie 68030. Procesor ten można taktować częstotliwością od 14 do 60 MHz. Na karcie znajduje się również miejsce na koprocesor arytmetyczny. Układ ten może być taktowany z taką samą częstotliwością co procesor główny, jak również z połową tej częstotliwości. Karta ta posiada również znacznie większą ilość pamięci w porównaniu do poprzednich kart tego konstruktora. W tym konkretnym egzemplarzu jest to 64 MB, natomiast może być to również 128 MB. Wszystko zależy od tego, jakie kości pamięci uda nam się kupić. Podobnie jak w poprzednich konstrukcjach Matsego, zainstalowany jest tutaj kontroler IDE oparty o konstrukcję Octagona. W związku z tym karta ta ma własny autobudowalny sterownik wewnątrz układu Flash. Tu widzimy 40-pinowe złącze, do którego montujemy urządzenia IDE. Interfejs jest oczywiście w pełni buforowany. Całość logiki karty zawiaduje, tak jak w poprzedniej karcie 68EC020, zawiaduje układ Xilinx XC95-288. Pewnym ewenementem w stosunku do poprzednich konstrukcji Matsego jest obecność zwor konfiguracyjnych. Tutaj możemy ustawić właśnie bardzo dużo różnych częstotliwości procesora. Naprawdę możliwości są spore w tym zakresie. Do karty oczywiście możemy również zainstalować diodę LED pokazującą, że twardy dysk pracuje. Karta posiada również zworkę włączającą albo wyłączającą funkcję bootowania z karty. Ciekawą i dosyć cenną funkcją tej karty jest również to, że jest ona znacznie mniejsza od swojego poprzednika. Porównajmy. Karta 68EC020 jest dosyć duża, prostokątna. Na tyle duża, że w tym obszarze, tutaj pod spodem, znajduje się w Amidze układ Agnus, który dosyć się grzeje. Zazwyczaj nie stanowiło to specjalnie wielkiego problemu, natomiast fakt, że nowa karta jest dużo mniejsza, zdecydowanie cieszy. Kartę instalujemy w ten sam sposób, co większość kart, współczesnych kart turbo do Amigi 500, mianowicie w złączu procesora. W tym celu otwieramy komputer. Mój testowy egzemplarz Amigi w tym momencie oczywiście już dawno nie ma zainstalowanego oryginalnego procesora, ponieważ instaluję tutaj różne konstrukcje. Najpierw montujemy w karcie urządzenie IDE. W moim przypadku jest to używana również z poprzednimi kartami przelotka do kart CF, na której znajduje się stosunkowo niewielka karta CF, większej nie potrzebuję. I kartę dokładnie umieszczamy, dokładnie pilnując pinów w przeznaczonym dla niej miejscu, czyli w miejscu, gdzie w Amidze 500 zamontowany jest procesor. Również zakładamy kabelek, który podłączony jest do diodki informującej nas o pracy twardego dysku. Tak więc możemy złożyć Amigę i włączyć komputer. A więc włączmy Amigę. Tradycyjnie jak poprzednio poczekamy chwilę na uruchomienie się komputera, żeby pokazać mniej więcej, jaki jest czas butowania. W przypadku używanego tutaj systemu Amiga OS 3.2
Czas ten nie jest specjalnie krótki, ale generalnie rzecz biorąc, jak widać, ekran Workbench'a pojawia się całkiem szybko. A więc zobaczmy, co mamy na dzień dobry. A więc widzimy po pierwsze, no, prawie 2 MB wolnej pamięci chip. I to, co nas najbardziej tutaj interesuje, co dała nam właśnie nowa karta, mianowicie 64 MB pamięci fast. Możemy się o tym przekonać, wywołując polecenie Avail, które pokaże nam ze szczegółami ilość wolnej pamięci. Albo jeszcze lepiej, możemy się o tym przekonać, uruchamiając program SysInfo. No więc widzimy, że karta rzeczywiście ma 68,030 procesu. Zresztą trudno, żeby było inaczej, w końcu widzieliśmy go w podstawce. Więc o ile oczywiście nikt nie zafałszował napisu na obudowie, to rzeczywiście tak powinno być. I jak widzimy, oczywiście ten procesor tutaj jest zamontowany. Obok procesora 030 również SysInfo rozpoznał koprocesor arytmetyczny. Układ, jak widzimy, również posiada MMU. Jeżeli wciśniemy sobie przycisk Speed, to otrzymamy również orientacyjną częstotliwość zegara. Ja z workami ustawiłem na 50 MHz. I rzeczywiście w okolicach 50 MHz wynik pojawił się na ekranie. Karta, jak widać, jest około 19 razy szybsza od gołej Amigi 600, jak również odpowiednio szybsza od innych popularnych modeli Amig. Pamięć 64 MB pamięci fast oraz 2 MB pamięci chip. Jeżeli chodzi o szybkość twardego dysku, również zwiększyła się wraz z szybszym procesorem. W tym wypadku mamy całkiem solidne, jak na Amigę, ponad 5 MB na sekundę. Podobnie jak w poprzednich kartach konstrukcji Marcego, Amiga rozpoznaje je jako dwa niezależne urządzenia. Jednym jest kontroler twardego dysku, drugim zaś sama pamięć. Skoro mamy koprocesor arytmetyczny, możemy również spróbować przetestować, co on daje naszej Amidze. A więc uruchamiamy program AIBB, który wyposażony jest w szereg testów testujących ten właśnie procesor. Tutaj sobie ustawimy tylko stosowne podniesienia, jak również ustawimy, żeby rzeczywiście koprocesor był testowany. I w AIBB te testy zaznaczone na żółto są to testy testujące koprocesor arytmetyczny. Te testują 68030 CPU. Jak sobie naciśniemy na przykład na dowolny test, no, widzimy, że w tym konkretnym przypadku nasz komputer nawet jest szybszy od Amigi 4000. Zapewne dlatego, że test ten silnie korzysta z pamięci. Jeżeli uruchomimy sobie test pamięci, również okaże się, że jesteśmy znacznie szybsi od istniejących Amig. Co akurat nie dziwi, ponieważ wszystkie te konstrukcje są z lat albo 80., albo wczesnych 90. Prezentowana tutaj karta oparta jest o zupełnie nowe układy. W związku z tym są one po prostu dużo szybsze. Oczywiście w przypadku wielu innych testów procesor 040 jednak okaże swoją przewagę, ponieważ nie da się ukryć, że jest to po prostu szybsza konstrukcja. Jednakowoż, jeżeli w teście decydujące znaczenie ma dostęp do pamięci, to w takim przypadku nasza karta pokazuje pazury. Natomiast co daje koprocesor? Weźmy sobie pierwszy z brzegu test testujący koprocesor. Okaże się, że w porównaniu do maszyn, które koprocesora nie mają, tak jak na przykład Amiga 600, przyspieszenie jest naprawdę olbrzymie. Chociaż trzeba pamiętać oczywiście, że zaobserwujemy tego typu efekty tylko przy zastosowaniu oprogramowania wykorzystującego koprocesor arytmetyczny. Wbrew pozorom nie jest go aż tak wiele, chociaż w niektórych przypadkach może być to przydatne.
Dobrze, a teraz można zapytać, skoro karta posiada jeszcze więcej pamięci, jeszcze szybszy procesor, do tego koprocesor arytmetyczny, czy aby przypadkiem nie odbiło się to negatywnie na kompatybilności, chociażby ze starymi grami? No więc wykonajmy mój nieśmiertelny Tarikan test. Widać, zaczyna się obiecująco. Najprawdopodobniej się uruchomi. Oczywiście gra jest uruchamiana za pomocą WHD Load. Tak więc widzimy, że jak najbardziej grać można. Kolejną grą, którą chciałbym Wam pokazać i jednocześnie pokazać, że będzie działać z tą kartą, jest Hybris. Hybris jest pierwszą grą, którą kiedykolwiek grałem na Amidze. Kiedy, będąc jeszcze nastolatkiem, przyniosłem świeżo nabytą w sklepie MG500 wraz z naręczem spiraconej w tym samym sklepie dyskietek. Właśnie przypadek sprawił, że właśnie ta oto całkiem przyjemna zręcznościówka była pierwszą grą, którą miałem przyjemność grać na tym wspaniałym komputerze. I do dzisiaj lubię tę grę. Jak widać, karta 68030 TKV2 nie ma najmniejszych problemów, zapewne po części dzięki WHD Load, ale nie ma tutaj problemów z uruchomieniem również tej gry. Jak wszystko działa bardzo ładnie. Dobrze, gra została wyłączona. Akurat loader do Hybrisa nie pozwala na wyjście za pomocą skrótu klawiszowego, więc trzeba po prostu zresetować Amigę. No cóż jeszcze mogę powiedzieć na temat karty 030 TKV2. Jest to naprawdę, moim zdaniem, naprawdę fajny produkt. Jeżeli tylko potraficie lutować albo znacie kogoś, kto Wam tą kartę zrobi, myślę, że naprawdę warto się nią zainteresować. Mam nadzieję, że przekonałem Was, że 68030 TKV2 jest naprawdę udaną i bardzo interesującą konstrukcją dla Amigi 500. Karta ta obok naprawdę dużej ilości pamięci FAST, mianowicie 64 lub 128 MB, bo również tyle można w tej karcie zainstalować, oferuje naprawdę wydajny, jak na oczywiście potrzeby Amigi, mikroprocesor. Oferuje możliwość zamontowania koprocesora, co nie jest zbyt częstą opcją w przypadku Amigi 500. Jak również cechuje się niewielkimi wymiarami, prostotą montażu w Amidze, no czegóż chcieć więcej. Dziękuję za oglądnięcie mojego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobał. I mam również nadzieję, że niedługo będę mógł Wam pokazać kolejny film o jakimś innym, równie interesującym urządzeniu dla Amigi. Cześć!